Jak mocno serce biło mi, gdym po raz pierwszy ujrzał obraz Twój. Spragniony łask miłości Twej, wołałem: Matko, wysłuchaj mnie. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Jak czasem w życiu bywa źle, każdy z nas dobrze o tym wie. Ja jednak wciąż ufam, że Ty, Matko, będziesz prowadzić mnie. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Różne są drogi Pana Boga. Czasami zaskakują, a czasami one są tak proste, że ich nie potrafimy rozumieć. Ale wszystko dzieje się właśnie w tej atmosferze miłości, bo Bóg jest źródłem miłości. I dzisiaj przychodzimy w tej świątyni do Matki Bożej Pośredniczki Łask, aby prosić o to, aby strzegła waszej miłości. To właśnie wiara w tę miłość gromadzi nas tutaj wokół tego ołtarza, kiedy dokona się największy z cudów, jaki zna ludzkość, kiedy mężczyzna i kobieta, mówiąc sobie sakramentalne tak, staną się ze sobą jednością, tak wielką i nierozdzielną i tak potrzebną Kościołowi i światu. Cieszymy się, że możemy brać udział w tym wielkim święcie waszym i prosić Pana Boga w waszej intencji, aby waszą miłość nieustannie scalał i umacniał każdego dnia. Na wstępie tej Eucharystii przeprośmy dobrego Boga za nasze słabości, zaniedbania, abyśmy z czystym sercem mogli sprawować tę najświętszą ofiarę i uczestniczyć w tym obrzędzie zawarcia związku małżeńskiego. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Moja wina, moja bardzo wielka wina, że to błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nogami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wysłuchaj, Boże, nasze pokorne prośby i udziel tym nowożeńcom swojej łaski, aby zawierając małżeństwo przy Twoim ołtarzu,
umocnili się we wzajemnej miłości przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z mądrości Syracha. Będę Cię wielbił, Panie, i wychwalał i błogosławił Twojemu imieniu. Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę. W jej rozkwicie, jakby dojrzewającego winogrona, rozradowało się nią me serce. Noga moja wstąpiła na prostą drogę. Od młodości w mojej idei śladami. Nakłoniłem tylko trochę ucha, a już ją otrzymałem i znalazłem dla siebie rozległe wykształcenie. Postąpiłem w niej, a temu, który mi daje mądrość, chcę oddać chwałę. Postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn, zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznam wstydu. Dusza moja walczyła o nią i z całą starannością usiłowałem zachować prawo. Ręce wyciągnąłem w górę, a błędy przeciwko niej opłakiwałem. Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki oczyszczeniu. Oto Słowo Boże. Przez całe życie będę sławił Pana. Przez całe życie będę sławił Pana. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni, niech się weselą. Przez całe życie będę sławił Pana. Wysławiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Przez całe życie będę sławił Pana. Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry. Szczęśliwy człowiek, który znajduje w nim ucieczkę. Przez całe życie będę sławił Pana. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę,
tak iżbym góry przynosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Bóg jest miłością. Miłujcie się wzajemnie, jak Bóg was umiłował. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli. Przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądźmy. Niepokalanów jest miejscem takich nieoczekiwanych spotkań i czasami odmieniających życie ludzkie. Ja nie lubię nigdy elementu osobistego, przepraszam, że zacznę od elementu bardzo osobistego. Mateusz, gdzie jesteś powodem, że jestem tutaj po 30 latach po raz drugi w Niepokalanowie.
Pierwszy raz byłem tutaj jedyny, kiedy miałem 10 lat. I tu spotkałem świętą Matkę Teresę z Kalkuty. Akurat nie tutaj była. Zrządzenie losu, przypadek, mogliśmy się spotkać, mogłem jej dotknąć. W tłumie, pamiętam, w wielkim tłumie. I wtedy pojawiło się to wielkie pragnienie kapłaństwa, nie? I kiedy człowiek nabiera oczywistości, to musi mówić tak. Dzisiaj, myślę, wielkim niebezpieczeństwem młodych ludzi jest to, że ciągle nie mają oczywistości i boją się powiedzieć tak. Natomiast kiedy człowiek czegoś jest pewien, musi powiedzieć tak, bo jak nie, to będzie tułaczem do końca życia. I ta oczywistość przychodzi w różnych momentach, bardzo nieoczekiwanych. Czasami nas zaskakuje, ale Bogu dzięki, że jest. I chcę bardzo wam pogratulować, jestem bardzo szczęśliwy, że macie tę oczywistość. Ja patrząc się na was, widzę w was swoistego rodzaju oczywistość, że chcecie być razem i że to jest wasza droga. I myślę, a nawet jestem bardzo przekonany, że to jest wielki dar Pana Boga. I cieszę się, że to jest właśnie tutaj w Niepokalanowie, w miejscu szczególnego triumfu Jego Bożej Matki, która też gdzieś przecina drogi franciszkańsko-misjonarskie. To jest też nieobojętne. Wiemy, że cudowny medalik 1830, objawienie siostrom miłosierdzia i potem my misjonarze, którzy jesteśmy mocno zaangażowani w szerzenie kultu i potem święty Maksymilian Maria Kolbe, który stał się apostołem Niepokalanej. Bo Bóg jest Bogiem jedności. I Bóg się cieszy, jak jest jedność. Jak jest jedność w narodzie, jak jest jedność w rodzinie, jak jest jedność wśród ludzi. Bóg bardzo pragnie tej jedności. I myślę, że wyrazem tego pragnienia, boskiego pragnienia jedności jest zawsze sakrament małżeństwa. Bo co się właściwie tutaj dokonuje? Ula, ja nie wiem, czy ty wiesz, co za chwilę się stanie, ale ten chłopak, którego znasz, siedzący po twojej lewej stronie, zaraz da ci najcenniejszy prezent, jaki może ci dać. To nie jest obrączka. Bo na obrączkę można zapracować, kupić, potem sprzedać. To nie jest uroda, zdrowie, nic innego. To jest jego życie. Nie ma nic cenniejszego dodania. Mateusz, ta kobieta, która jest po twojej prawej stronie, ona za chwilę ci da coś, co ma najcenniejszego. Nie ma cenniejszego daru. Da ci swoje życie. Słuchajcie, to jest piękno sakramentu małżeństwa, że dwoje chce żyć jednym życiem, dać się sobie nawzajem. Nie na chwilę. Na dziś, na jutro. Nie pod jakimś warunkiem, jak będzie nam dobrze, źle. Ale dają siebie sobie bezwarunkowo. I to jest miło. Bo miłość to nie jest chemia. Nie da się kupić w aptece tabletek Onomilane. Miłość, prawda, 5 mg brać codziennie, wszystko będzie to. Nie da rad. Miłość to nie są motyle w brzuchu, bo dzisiaj cię powierci, a jutro będzie ciągło w inną stronę. Motyle polecą. Ale miłość to pragnienie dobra drugiego człowieka do oddania swojego życia. Pan Jezus mówi o nowym przykazaniu. Oto nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. To jest to nowość przykazania miłości, która przekracza tą samą treść przykazania ze Starego Testamentu. To jest miłość, która wymaga już teraz oddania życia jeden za drugiego. A to życie oddaje się albo w sposób dosłowny, albo przenośny każdego dnia, czasami znosząc siebie nawzajem, nie? Czasami umiejąc zrezygnować z własnego zdania, nie? Na korzyść zdania drugiego. Czasami, żeby ugiąć się do wspólnej sprawy. To nie jest łatwe wbrew pozorom. Ja myślę, że mama, tata z jednej i z drugiej strony dobrze wiedzą, czym pachnie miłość. Kiwa głową mama, tak. Miłość naprawdę kosztuje i dlatego tak po ludzku, z naszych sił, ona z miłości jest niemożliwa. Dlatego przykazanie miłości jest nowym, nie tylko, że mamy kochać się do oddania życia, ale ta nowość, która jest w tym przykazaniu, polega na tym, że ta miłość jest możliwa tylko dzięki temu, jeżeli On będzie w naszym życiu. Potrzebujemy Jego miłości, żeby dawać siebie sobie nawzajem. I to jest sakrament małżeństwa.
Wesele w Kanie Galilejskiej zaproszono Jezusa, najważniejszą osobę. A to zaproszenie nie skomplikowało życia tych młodych, tylko uratowało. Bo kiedy było już w połowie trzeciego dnia, wiadomo, że 7 dni imprezowania w tamtym czasie i w połowie brakuje wina, które było podstawowym elementem żywieniowym w tamtym czasie, no to fiasko i wstyd dla Pana Młodego i Pani Młodej. Życie by się mogło rozwalić już na samym początku, a jednak zaprosili Jezusa. Słuchajcie, sakrament małżeństwa jest tym momentem, kiedy wy waszą miłość, to trwanie składacie w najpewniejsze ręce, w ręce Jezusa. Podobnie jest w ślubach zakonnych. Sami z siebie ślubów zakonnych nie jesteśmy w stanie wypełnić. Największa radość jest w tym, że On bierze za nas gwarancję, że pomoże nam żyć w czystości, ubóstwie, posłuszeństwie. I tak samo w życiu małżeńskim. Sami z siebie nie jesteście w stanie, ale zapraszacie Jego i On daje gwarancję, że was przeprowadzi pod warunkiem, że na tę miłość będziecie otwarci. Więc ten dzień dzisiaj tak naprawdę znaczy pewien początek współpracy z Jego łaską. Sakrament małżeństwa ciągle będzie dawał siłę, o ile będziecie na nią otwarci, będziecie Go szukać. Nie dokonałby Jezus przemiany wody w wino, gdyby nie posłuchali Jego słów. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, mówi Maryja. I wtedy to, co wydawało się dziwne, może i nieracjonalne w tamtym czasie, oni wprowadzają w czyn. To jest życie Ewangelią, która dzisiaj jest krytykowana, uważana za nieracjonalną, wyśmiewana, tam wodę nosić. Ale słowo Chrystusa ma moc. Chrystus jest nazwany prawdą. Co to znaczy? Że On jest wierny swojemu słowu, jest prawdziwy. Dzisiaj też powiecie ważne słowa. Żeby być wiernym tym słowom, potrzebujecie Jego. Natomiast my wszyscy jesteśmy świadkami. Po co my tu jesteśmy? Nie jesteśmy tutaj, żeby was podziwiać. Ale jesteśmy tutaj zaproszeni po to, żeby bronić jedności, która dzisiaj pomiędzy wami się tworzy. Jesteśmy jej świadkami i mamy być jej obrońcami. Dlatego mądrze napisano, opuszcza mężczyzna ojca i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną i stają się jednym ciałem. Tak mocna więź, że przecina w jakiś sposób więzi rodzinne. Dzisiaj trzeba powiedzieć, papa Mateuszku, papa Uleńko, oni należą do siebie. A my co mamy robić? Mamy bronić tej jedności i pomagać wam w tej jedności. Dlatego jest to wielki zaszczyt dla nas, że możemy być dzisiaj na tej uroczystości, na waszym ślubie i obiecujemy wam tę naszą modlitwę. Niech Pan nas wszystkich łączy, a was niech ciągle odnawia w tej miłości, żebyście zawsze, nawet w czasach i chwilach trudnych, wracali do tego momentu, kiedy coś dla was jest oczywiste, do tego Niepokalanowa. Czasami jak mam trudności, to wracam myślą do Niepokalanowa, kiedy coś dla mnie stało się oczywiste. Mateusz i Urszulo, wysłuchaliście Słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. Teraz w imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia. Tak jest, Antek, idź z mikrofonem, żeby wszyscy słyszeli. Mateusz i Urszulo, czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć ten związek małżeński? Chcemy. Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli aż do końca życia? Chcemy. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Chcemy. Prośmy więc Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. O Stworzycielu, o Duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
niebiegę z kogo maga skegę zesłać racz. Segercom, co go dziebę gęgem są twych rąk. Światłem rogo zjaśnie jej naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej i w ogon Twogą słaga bogość naszych ciał, pogo krzep stagałość ogogą mocy Twej. Daj nam przeges Ciebie, Ojca, znać, daj, by Syn pogo znany był i Ciebie biegę dnogo tchnienie dwóch, niech wyznagajemy z wszystkich sił. Amen. Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie teraz prawe dłonie. Ja je zwiążę stułą. I wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Najpierw pan młody. Ja, Mateusz, biorę ciebie, Urszulo, za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Ja, Urszula, biorę ciebie, Mateuszu, za męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdzieli. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech Pan Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie włożyć jako znak wierności i miłości. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie teraz obrączki. Urszulo, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mateuszu, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna Ducha Świętego. Amen. Cieszę się bardzo, że doszło do tego momentu, że jesteście już razem. Cieszę się, że możemy być tego świadkami. Niech Pan wam błogosławi, niech was prowadzi, niech stawia wam zawsze dobrych ludzi na waszej drodze, bo to takie ważne, żeby mieć przyjaciół i tych, którzy będą was wspierać. A teraz zaraz będziemy się za was modlić, abyście wytrwali w tej miłości aż do końca. Pełni ufności w dobroć i miłość Pana Boga, który łączy mężczyznę i kobietę, aby stali się jednym ciałem, zanieśmy do Boga nasze pokorne prośby i wołania. Módlmy się za nowych małżonków, aby kochając się wzajemnie,
coraz więcej kochali Boga. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rodziców i wychowawców, aby Pan Bóg wynagrodził ich trudy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za młodzież, aby trafnie rozpoznała swoje powołanie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkie rodziny na ziemi, aby żyły w miłości i pokoju. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby Pan Bóg przyjął ich do swojej chwały. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Kościół Święty, niepokalaną oblubienicę Chrystusa, aby ogarnął wszystkich Jego wyznawców. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, Ty jesteś jedynym źródłem miłości. Przyjmij nasze wołania, które do Ciebie dziś zanosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? Kościół Cię niego ogarnie, wszędy pełno Ciebie, i w otchłaniach, i w mogorzu, na ziemię i w niebie. Złota też we mnie pragniesz, bo to wszystko Twoje. Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje, wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawałoby, bo nad nieprzystojniejszej ofiary nie mamy. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij od nas dary, które z radością Ci składamy. I z ojcowską dobrocią strzeż małżonków związanych sakramentalnym węzłem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Bogu godne to i sprawiedliwe. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. Abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże,
Ty zechciałeś obdarzyć człowieka stworzonego z Twojej ojcowskiej dobroci taką godnością, że w małżeńskiej wspólnocie życia utrwaliłeś prawdziwy obraz Twojej miłości. Z miłości bowiem stworzyłeś człowieka i ciągle go wzywasz, aby kierował się jej prawami, bo chcesz mu dać udział w Twojej wiecznej miłości. Święty sakrament małżeństwa, który jest znakiem Twojego umiłowania, uświęca wzajemną miłość ludzką przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego z aniołami wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o nowożeńcach, o Urszuli i Mateuszu. Ty doprowadziłeś ich do dnia zaślubin, pozwól im cieszyć się upragnionym potomstwem i w swojej dobroci obdarz ich długim życiem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania.
i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Módlmy się do Boga za tych zaślubionych, którzy zawierając związek małżeński zbliżają się do ołtarza, aby posileni ciałem i krwią Chrystusa złączyli się na zawsze we wzajemnej miłości. Ojcze Święty, Ty stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo powołałeś do istnienia mężczyznę i kobietę, aby jako mąż i żona złączeni w jedno ciałem i duszą spełniali w świecie swoje posłannictwo. Prosimy Cię, ześlij swoje błogosławieństwo na tych nowożeńców, Mateusza i Urszulę. Spraw, Panie, aby żyjąc w tej sakramentalnej wspólnocie, którą dziś zapoczątkowali, obdarzali się wzajemnie miłością i świadcząc w ten sposób, że jesteś wśród nich obecny, stanowili jedno serce i jedną duszę. Udziel im też pomocy, Panie, aby dom, który zakładają, podtrzymywali wspólnym wysiłkiem, a swoje dzieci wychowane w duchu Ewangelii przygotowali do wspólnoty z Tobą w niebie. Błogosław swojej służebnicy Urszuli, aby pełniąc zadania małżonki i matki, czystą miłością ożywiała swój dom, a zawsze życzliwa i dobra była jego ozdobą. Błogosław Twojemu słudze Mateuszowi. Niechaj dobrze wypełnia obowiązki wiernego męża i troskliwego ojca. Ojcze Święty, spraw, aby ci, którzy wobec Ciebie zawarli małżeństwo i pragną teraz przystąpić do Twego stołu, radowali się wieczności udziałem w obiecanej uczcie niebieskiej przez Chrystusa, Pana naszego. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Nie musisz mówić nic, odpocznij we mnie,
czuj się bezpiecznie. Nic, nie musisz mówić nic, odpocznij we mnie, czuj się bezpiecznie. Pozwól kochać się. Miłość pragnie Ciebie. Pozwól kochać się. Miłość pragnie Ciebie. Nic, nie musisz mówić nic, odpocznij we mnie. Czuj się bezpiecznie. Nic, nie musisz mówić nic, odpocznij we mnie, czuj się bezpiecznie. Pozwól kochać się. Miłość pragnie Cię. Pozwól kochać się. Miłość pragnie Ciebie. Módlmy się. Posileni przy Twoim stole prosimy Cię, Boże, aby Ci nowożeńcy złączeni przez sakrament małżeństwa wiernie trwali przy Tobie i głosili ludziom Twoje imię. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Coś się kończy, coś się zaczyna. Na początku przywitałem was słowami, że weszliście tak, a wyjdziecie inaczej. To znaczy inaczej co do waszej kondycji wewnętrznej. Jesteście jedno, ciałem i duszą. Dzięki temu tak powiedzianemu na zawsze. Jest to piękne, jest to wielka tajemnica, którą pielęgnujcie każdego dnia, abyśmy się za 50 lat spotkali. Być może Mateusz będzie już szczerbaty i łysy. Nie, od nas tam przyrosły ci włosy ostatnio. Ula może trochę kulejąca, ale chciałbym was widzieć tak jak dzisiaj, zawsze uśmiechniętych, pełnych radości i pełnych miłości. Tego wam życzymy, a jedność jest, pamiętajcie. Dzisiaj dwie rodziny też stają się jedno, nie? No i ta wincentyńska też gdzieś idzie jedno, nie? Nie zapominajcie też o tym, nie? Że ciągle się do siebie przyznajemy i się szukamy. To jest piękne, bo Bóg jest Bogiem jedności. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z Duchem Twoim. Bóg Ojciec Wszechmogący niech was napełni swoją radością i błogosławi wam i waszym dzieciom na drogach waszego życia. Amen. Jednorodzony Syn Boży niech was wspomaga w dniach pomyślności i w chwilach doświadczeń. Amen. Duch Święty niech zawsze udziela waszym sercom swojej miłości. Amen. Was wszystkich tu zgromadzonych niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Oto są baranki młode, oto ci, co zawołali alleluja.
dopiero przyszli do zdrojów, światłością się napełnili. Alleluja, alleluja. Oto są baranki młode, oto ci, co zawołali alleluja, dopiero przyszli do zdrojów, światłością się napełnili. Alleluja, alleluja. Na baranka pańskich schodach, w szat świątecznych czystej bieli, po krwawego morza wodach, nieśmy Panu pieśń weseli. Oto są baranki młode, oto ci, co zawołali alleluja, dopiero przyszli do zdrojów, światłością się napełnili. Alleluja, alleluja. Oto są baranki młode, oto ci, co zawołali alleluja, dopiero przyszli do zdrojów, światłością się napełnili. Alleluja, alleluja.